To piosenka wspomnienie Czesława Niemena na wspomnienie. Po co dziadu dajesz tego Niemena? Przecież to są świeckie piosenki. Co to ma wspólnego? Teraz już pragniemy się skupić na modlitwie na zakończenie dnia. Przypominam o stronach dla tych, którzy posiadają trzeci tom brewiarza hymny. Przyjdź do nas, Panie, z czwartego tygodnia, strona 1017, a wydanie skrócone na stronie 1168. Psalmodia w tomie trzecim na stronie 1022, a wydanie skrócone na stronie 1175. Antyfona końcowa, Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. W tomie trzecim na stronie 1019, a w wydaniu skróconym na stronie 1171. Kobiety i mężczyzny. Profesor Urszula Dudziak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wskazywała, że istnieją pewne, znowu cudzysłów, predyspozycje typowo kobiece i typowo męskie. Jak przebiega ten podział? Które predyspozycje są typowo kobiece, które typowo męskie? Więc najogólniej chodzi o to, że troszeczkę inaczej odbieramy rzeczywistość, troszkę inaczej. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Pod koniec Dnia Pańskiego pragniemy uczynić rachunek sumienia. To znaczy, pragniemy wniknąć w nasze sumienia i zapytać się, czy dzisiaj byliśmy wierni Bogu, natchnieniu Jego Ducha, czy byliśmy wrażliwi na obecność ludzi, których postawił na naszej drodze dzisiaj, w tę niedzielę. Czy ten dzień był dniem Pańskim? Czy nasza myśl była przy Bogu? Nam nie pomogą, bo to po prostu leży w naszej naturze. Czy ten dzień był dniem prawdziwego odpoczynku, nabrania sił? Dba o relacje bezpośrednie, w którym odpoczywałem, dlatego mamy więcej kobiet, przez wrażliwość na obecność braci, sióstr, wychowywaniem konkretnych czy dzieci. Miłowałem. Kobieta ocenia siebie przede wszystkim w tej perspektywie, jeśli na ile kocham, nie byłem taki, jest kochana, na ile mam harmonijne relacje jak bym z moimi tego pragnął, z mężem, z dziećmi. Jak mi teraz mówi, prawda? Moje sumienie. I w tych kategoriach też ocenia Boga siebie i ocenia pełnię swojego szczęścia. Natomiast mężczyźni, ale chcę mu podziękować, że on był, na to, że on jest. Jesteście docenieni, na przykład w i że zawodowej, daje mi szansę. Na ile wasze kompetencje są doceniane i przekładają daje się mi szansę na chociażby ciągłego wynagrodzenie, zupełnie sprawy materialne. Panowie, chcecie mieć wpływ. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i sprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z śwideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje się swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz.
Wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzały za dnia leczącej, ani zarazy wkradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom. Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uroził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Absurd, gdybyśmy powiedzieli coś takiego. Tak. Dlatego wydaje mi się, że tutaj mamy absolutnie spójne zdanie. Natomiast to, o co nam chodzi, to to, żebyśmy dotarli do tego, co tak naprawdę zostaliśmy darowane przy tym podziale kobieta-mężczyzna. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Serdecznie Bóg zapłać naszym gościom, wszystkim, którzy dołączyli się do tej modlitwy na zakończenie dnia. A jeszcze raz, po raz ostatni, zapraszam do wysłuchania wiadomości przygotowanych przez redakcję informacyjną Radia Maryja. Bardzo skomplikowana jednocześnie. Powiedzmy sobie otwarcie, na dzień dzisiejszy te rodziny w dalszym ciągu nie mają żadnych... Krót wydarzeń z kraju i ze świata. Bardzo często, żeby nie powiedzieć, nie zawsze, słyszą propozycje.
Ubogi w duchu potrafi być pokorny, posłuszny, gotowy na przyjęcie łaski Bożej, mówił ojciec święty Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie. W trakcie rozważań poprzedzających południową modlitwę Anioł Pański, papież skupił się na jednym z 8 błogosławieństw, błogosławieniu ubogich w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Na zakończenie spotkania z wiernymi papież nawiązał do obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Chorych na Trąd. Zaznaczył, że ważna jest walka z tą chorobą, ale też dyskryminacja, która ją powoduje. Transmisję spotkania Ojca Świętego z wiernymi transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Polskie państwo potrzebuje jeszcze naprawy i wielu zmian, mówiła premier Beata Szydło. Szefowa rządu uczestniczyła w Żurawicy koło Przemyśla w otwarciu stacji uzdatniania wody dla mieszkańców kilku wsi tej gminy. Inwestycja kosztowała 2,5 miliona złotych. Premier podkreśliła, że ze strony władz państwowych przez wiele lat nie było zainteresowania, żeby pomóc gminie Żurawica. Szczecińscy radni chcą uporać się z problemem honorowych obywatelstw miasta przyznanych PRL. Otrzymał je wtedy m.in. Nikita Chruszczow. Obok niego na liście honorowych obywateli figuruje Adolf Hitler, wyróżniony przez niemieckich radnych. Radni wypracowali już projekt uchwały w formie stanowiska Rady Miasta. Zgodnie z nim za honorowych obywateli miasta będą uznawane jedynie osoby, którym Rada Miasta przyznała ten tytuł po 1990 roku. Planowane zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej zmierzają do usprawnienia i przyspieszenia procedur związanych z bezpieczeństwem granic i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, mówi komendant główny Straży Granicznej pułkownik Marek Łapiński. Nowelizację ustawy zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, przedstawiając priorytety MSWiA na ten rok. Jak mówił, zmiana prawa ma m.in. przyspieszyć deportację tych, którzy nielegalnie próbują wtargnąć do Polski. Bizon, Gepard, Dragon to kryptonimy ćwiczeń wojskowych, w których uczestniczą lub mogą uczestniczyć rozmieszczani obecnie w Polsce żołnierze ze Stanów Zjednoczonych razem z oddziałami polskimi. Przedstawiciele dowódców obu państw pracują obecnie nad szczegółami. 1 lutego to ostatni dzień, w którym można zarejestrować karty SIM. Jeśli tego nie zrobimy, już następnego dnia, 2 lutego, przestaną one działać. Obowiązek rejestracji kart wynika z przyjętej w 2016 roku ustawy antyterrorystycznej. Mieszkańcy Białegostoku uczcili pamięć księdza Stanisława Suchowolca, kapelana miejscowej Solidarności. W niedzielę przypadała 28. rocznica śmierci kapłana. Uroczystości zorganizowane przez Solidarność odbyły się w kościele Niepokalanego Serca Maryi. Tu sprawowana była msza święta w intencji zmarłego księdza Suchowolca. Kapłan zginął w pożarze na plebanii w nocy z 29 na 30 stycznia 1989 roku. Miał 31 lat. Okoliczności jego śmierci do dziś nie zostały wyjaśnione. Toruńska Kaplica Pamięci buduje lepsze relacje między Polakami i Żydami oraz ma szansę połączyć oba narody, wskazują Johnny Daniels z fundacji From the Dead i Oren Hagan, członek Knesetu. Obaj odwiedzili wczoraj sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. We wnętrzu świątyni znajduje się kaplica z nazwiskami Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej. W nocy z soboty na niedzielę grupa osób ostrzelała z broni pneumatycznej autobus komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Wybito 4 boczne szyby. Sprawcy szuka policja. Analizowane są m.in. zapisy z zainstalowanego w autobusie monitoringu. Czasem Donald Trump powiedział, że dekret nie jest skierowany przeciwko muzułmanom. Około 100 osób protestowało w niedzielę pod londyńskim biurem niemieckiej telewizji CDF, domagając się wykonania wyroku krakowskiego sądu i przeproszenia byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery za użycie sformułowania polskie obozy, zagłady Majdanek i Auschwitz. Pokojowa demonstracja trwała około godziny, pomimo ulewnego deszczu przechodzącego w tym czasie nad Londynem. Antyimigracyjny dekret, podpisany w piątek przez Donalda Trumpa, budzi krytykę ze strony 7 krajów muzułmańskich.
muzułmańskich i poważne zastrzeżenia wielu sojuszników Stanów Zjednoczonych na świecie. Dekret przewiduje m.in. wstrzymanie przez 90 dni wydawania amerykańskich wiz obywatelom krajów muzułmańskich mających problemy z terroryzmem. Dotyczy to obywateli Iraku, Syrii, Iranu, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu. Zarząd SPD oficjalnie nominował w niedzielę byłego szefa Parlamentu Europejskiego Martina Schulza na kandydata partii na kanclerza. Schulz będzie rywalem Angeli Merkel w walce o fotel kanclerza w wyborach do Bundestagu 24 września bieżącego roku. Trzech żołnierzy sił urzędowych Ukrainy zginęło w wyniku walk z prorosyjskimi separatystami, do których doszło w niedzielę w strefie przemysłowej miasta Afgijska na północ od Doniecka, poinformował przedstawiciel sztabu w Kijowie. Był to skrót wydarzeń w kraju i ze świata. Reprezentował socjalistów i zielonych w wyborach prezydenckich. Ich pierwszą turę zaplanowano na koniec kwietnia. Według wstępnych, niepewnych danych Benoît pokonał Manuela Valls'a, uzyskując 58% głosów. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Zwycięzca drugiej tury prawyborów zaprezentował program mający być przełomem zarówno ze względów socjalnych, jak i ekologicznych. Każdy obywatel Francji miałby dostawać pensję w wysokości 600 euro miesięcznie. Przeciwnicy tego pomysłu twierdzą, że kosztowałoby to 2 biliona euro i zrujnowało budżet. Dalej chce zachęcać firmy do skracania czasu pracy i likwidować elektrownie atomowe, przechodząc na energię ekologiczną. O walce z terroryzmem i napływem imigrantów powiedział: jestem za kontrolą tożsamości pasażerów podróżujących samolotami. Jak nie będziemy tego robili, to strzelimy w stopę. Współpraca europejskich służb specjalnych istnieje, ale można ją polepszyć, jeśli chodzi o wymianę informacji. Ale same kontrole nie pomogą osadzacji, którzy się świetnie prześlizgną przez oka sieci. Ograniczyć napływ uchodźców można tylko poprzez wprowadzenie wiz humanitarnych. W drugiej turze prawyborów udział wzięło około 2 milionów osób, o 0,5 miliona więcej niż w pierwszej przed tygodniem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Koło Wurzburga w Bawarii na południu Niemiec znaleziono ciała 6 nastolatków. Policja nie wyklucza, że zatruli się czadem. Do tragedii doszło w miejscowości Arnstein. Ciała 6 dziewcząt i chłopców w wieku od 18 do 19 lat znalazł w swojej altance ojciec dwojga z nich. Poprzedniego wieczoru młodzi ludzie urządzili tam prywatkę. Przyczyny tragedii bada policja. Nie znaleziono śladów przestępstwa. Funkcjonariusze nie wykluczają, że ofiary mogły się zatruć tlenkiem węgla z pieca w altance. Tragedia na Madagaskarze. Ciężarówka wioząca kości weselnych wpadła do rzeki, kiedy kierowca stracił kontrolę nad kierownicą. Zginęło co najmniej 47 osób. Ofiary, w tym dzieci i całe rodziny, wracały z wesela. Był to jeden z najtragiczniejszych w skutkach wypadków samochodowych w historii wyspy, gdzie powszechnie jest używanie ciężarówek do transportu ludzi. Wracamy do kraju. Noc w Polsce w miarę pogodna. Na przeważającym terytorium kraju, jedynie na północnym zachodzie, na krańcach wschodnich, chmury z deszczem i śniegiem. Lokalnie, zwłaszcza na południu, błysnące mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Na termometrach od mamy już 5 minut po północy. W Dolinach Karpackich przez minus 12 na południu, około minus 7 w centrum, minus 2 na Pomorzu, do plus 2 nad morzem. Wiatr będzie słaby, ale na wybrzeżu umiarkowany. Tu Radio Maria, katolicki głos w swoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczął się nowy dzień, poniedziałek, 30 dzień stycznia. I ten nowy dzień już chcemy rozpocząć w imię Znak Krzyża Świętego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oraz śpiewając pieśni Bogu Rodzicy. 24 Mateusz Patoła i Robert Kawka będziemy z Państwem prawie do godziny 6. A już teraz pora na audycję Kościół Nasz Powszedni. Posłuchamy rozmowy z Sylwii Sułkowski, przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Wiktorem Skworcem, metropolitą katowickim, o haśle trwającego roku duszpasterskiego. Wraz z początkiem Adwentu w niedzielę 27 listopada ubiegłego roku w Kościele w Polsce rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Na ten rok Komisja Duszpasterska
I mamy poniedziałek, 30 dzień stycznia. Patrzymy na karty z kalendarza, czy właściwie karty tej agendy liturgicznej. Dzisiaj przypada rocznica poświęcenia kościoła katedralnego we Świdnicy, w diecezji świdnickiej. Jest to święto, kościół katedralny. Pod wezwaniem świętego Stanisława i Wacława został wybudowany w XIV wieku z polecenia księcia Bolko II Świdnickiego. Po pożarze wcześniej znajdującego się w tym samym miejscu kościoła drewnianego budowa trwała ponad 150 lat. Trzynawową świątynię wybudowano w stylu późnogotyckim. Nad fasadą dominuje wysoka wieża, najwyższa na Śląsku. Kościół trafił pod opiekę jezuitów, którzy dokonali jego przebudowy, a potem już katedra świdnicka to największy kościół Dolnego Śląska. Diecezję świdnicką, przypomnijmy, utworzył ojciec święty, święty Jan Paweł II. Wspominamy także dzisiaj świętą Aldegundę, pierwsza księni w klasztorze Maubeuge, który założyła za namową siostry Waldetrudy. Według legendy była wizjonerką. Czczono ją jako orędowniczkę w chorobach dziecięcych oraz nowotworowych i oczu. Wspominamy także świętą Hiacyntę, która pochodziła z książęcej rodziny. Gdy miała 19 lat, wstąpiła do klarysek Viterbo. Trudno było się jej pogodzić z wymogami surowego życia. Korzystając ze swojej pozycji, nadal żyła jako księżniczka. Dopiero po 15 latach, dotknięta ciężką chorobą, zrozumiała swój błąd. Po odzyskaniu zdrowia oddała się modlitwie oraz pokucie. Również dzisiaj wspominamy świętego Teofila Męczennika, żeglarz i dowódca garnizonu cesarskiego na wyspie greckiej. Zginął w niewoli mahometańskiej. I wspominamy świętego Bronisława Malkiewicza, błogosławionego tutaj kapłana. Przypomnijmy, w okresie gimnazjalnym przeżył swoje załamanie w wierze, do którego przyczyniło się antyreligijne nastawienie w szkole. Młodzieńczy kryzys szybko jednak przezwyciężył. Potem studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, święcenia kapłańskie, był wikariuszem w Hatrze, w Przemyskiej Katedrze, studia Uniwersytet we Lwowie, potem kontynuacja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, filozofia, historia, literatura, był proboszczem w Gacy koło Przeworska i w Błażowej. Prowadził wykłady z teologii pastoralnej w Przemyskim Wyższym Seminarium Duchownym, był prefektem kleryków. Po wyzdrowieniu przybył do Polski, by pełnić funkcję proboszcza w miejscu, które na jego prośbę nazwano miejscem Piastowym. Przyjmował biednych, opuszczonych, przekształcając część plebanii w placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Otworzył instytut, który zapewniał wychowankom pomoc materialną i duchową. Założył towarzystwo Powściągliwość i Praca. Starał się o jego zatwierdzenie jako zgromadzenia zakonnego. Zaczął wydawać miesięcznik pod takim samym tytułem, w którym podejmował aktualne problemy społeczno-polityczne, nie zaniedbując formacji duchowej czytelników. Powstały nowe placówki w Pawlikowicach, Zborowie koło Tarnopola, Skoromochy koło Stanisławowa, Wilno, Lublin. Został pochowany właśnie na cmentarzu w miejscu Piastowym, a w roku 1990 szczątki doczesne przeniesiono do kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Dzieło dalej prowadzą i rozwijają tutaj zakonnicy, zatwierdzone po śmierci założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, a więc męskie Michalici i żeńskie Michalitki. To dzisiaj właśnie wspomnienie księdza Bronisława Markiewicza. No i jeszcze pamiętamy o dzisiejszych solenizantach, to głównie Maciej i Martyna. Najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, życzymy opieki świętych patronów, wielu, wielu darów potrzebnych na co dzień. Szczególnie Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej również właśnie życzymy. I jeszcze u początku tego dnia, zanim kolejne jeszcze informacje, chcemy podziękować ofiarodawcom. Dziękujemy tym, którzy wspierają Radio Maria i modlitwą, i darami serca. Teraz podziękowania płyną do Opola Lubelskiego, a to nasi właśnie ofiarodawcy: pani Helena Popiołek, Czesław Poprawa, Zofia Puzon, Maria Rodzynek, pan Janusz Rola, pani Krystyna Serwatka, pani Maria Sękowska, pani Maria Szytarska, pan Zygmunt Skorek, Halina Słowik, Marianna Sochaj, Helena Solis, Stefania Starek, pani Janina Stępień, Danuta Strawa, Henryka Strawa, Stanisława Strawa, Grażyna Studniarska, Grażyna Szelon, pani Maria Szpak i Halina Szydłowska. Dziękujemy dla wszystkich upominek muzycznych, dla ofiarodawców, także dla solenizantów i jubilatów.
Obok gosła w nas do nowe dni śpiewa zespół Gang Marcela. Zadanie właśnie duszpasterzy. Można w to włączyć wolontariuszy, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że jest jedna grupa w parafii. Powinna być grupa taka w parafii, która w szczególny sposób pomaga duszpasterzom. To jest parafialna rada duszpasterska. Ona nie jest od spraw ekonomicznych, właśnie ona jest od spraw duszpasterskich i powinna też za swój przyjąć program duszpasterski, ten program realizować, a w Radzie Duszpasterskiej powinna być młodzież, reprezentacja całej sprawialnej wspólnoty. I wtedy każdy duszpasterz, mając dobrą radę duszpasterską, ma sprzymierzeńców. Zakończył się nadzwyczajny jubileusz.